Państwo drodzy, więc teraz tak, pierwsze, od 1 września do 2. Tak, już takie informacje chciałbym Państwu wyjaśnić. Przeprowadzamy się od 1 września na naczelną. W piątek najbliższy od godziny 8 będziemy też przeprowadzać resztę tej naszego sprzętu. Czy są potrzebni Pani Minister, czy to wszystko będzie załatwione? Pani Ania w tej banku załatwiła nam pomoc i transport do tych rzeczy na naczelną, do mebli. Więc tu bardzo Pani dziękujemy radnej. Czyli termin, przepraszam, termin tam może z 24 września termin następnej sesji. Na naczelnej już będzie. Z kluczami Państwa, jak będziemy przeprowadzimy się na naczelną, to wszyscy Państwo dostaniecie klucze i do wejścia głównego, i do pomieszczeń. Proszę? I te, tak, tak, tutaj też byśmy prosili, żebyście Państwo oddali wszystkie klucze Pani Małgosi, bo będziemy, no musimy to zdać. Właśnie, materiał skrótek, czy wszyscy rady pozabierali. Prosilibyśmy też o zabranie tych wszystkich dokumentów, które są od Państwa. No, jeszcze otwieram dyskusję, jak ktoś chciał zabrać głos, proszę bardzo. Jeszcze jedna rzecz, przepraszam. Jeszcze jedna bardzo rzecz kluczowa tutaj. W linii dzielnic trzeciej miało być 21 września. Przesuwamy termin na 28 ze względu, iż 21 są derby, czyli jest mecz Krakowi i Wisły i wolelibyśmy, aby kibice jednej drużyny lub drugiej rozgoryczeni albo szczęśliwi wynikiem nie zapytali na nasz klub Cezę. Tak, więc z tego powodu przenosimy na 28 na następną sobotę. Dziękuję, to jest moje stanowisko. Proszę? Niesamowiona. Proszę bardzo. Tak. Oprócz tego jeszcze klub sportowy Kronczanka użyczy też teren zielony, który jest zaraz w tych wojskach. Więc będzie teren w dzielnicy zdecydowanie większy niż do tej pory był. A czy jest sens teraz w ośrodku dzielnicy tak samo było. Tak samo było. Tak samo było. Czy na Majora? Na Majora, tak, tak. Nie, tu na tych wojskach. Nie. Czy jest sens? Dlaczego mamy nie? Dziękuję za... Jeszcze Państwu przepraszam, zamykam sesję.